Dzisiaj zabieramy Was na spacer po Preko i idziemy do Sutomis Dzieci. Sveti Mihovil, patron Preko. I idziemy dalej. Się wyładowują z promu. Ten duży płynie na Garzynicę, ten mały do centrum Zadaru. Idziemy dalej. Kąpiące się nawy. Jedziemy prom, który będzie płynął do Garzynicy. Ciepła woda. Dzisiaj 24 stopnie. Temperatura powietrza około 32 stopni. Znajduje się mała wysepka Klawat z Lubszkoli, na której znajduje się franciszkański klasztor. Będziemy tam przechodzić, to nagram więcej. I przed nami Marina Preko. Jak widać, cisza, spokój, ludzi niewiele, słońce, cykady i my. Można się schłodzić. Mam jakieś miejsca i pomniki upamiętniające 1943 roku i po Macina. Też jakieś znane pewnie. Mamy mapę wyspy Uglian. My jesteśmy na samej północy. Galevac. No tutaj ciut więcej ludzi. Się do plaży piaszczystej na wyspie Uglian. Jazz.
Jest piasek. Jest ona bardzo płytka, idealna dla dzieci. Mamy leżaczki. A my idziemy tam dalej w kierunku strony szczytu. Bo to już jest poliana w tym momencie. Chodźcie dalej. Plaża ma niebieską flagę. O, my takie ładne wille. Pływa żagluwa. Przepiękne bugenwille. A? Przepiękne bugenwille. Cicho wszędzie, głucho. Gaj oliwny. A my gdzieś po środku wyspy Ugliana. Drzewa oliwne.
teraz prosto czy lewo? Jesteś pewien? Oj, trochę tu stroma jest. Chyba mogliśmy iść tamtędy, wiesz? O, tu jest fajnie. Z pozdrowieniami dla zimnej i chłodnej Polski. Tu czy tu? Uliczki bardzo typowo włoskie. To co? Jakiś stary dom. Typowo stara uliczka, chyba jedna z pierwszych. Co tu myślicie? Polska ulica. Typowe kamienne domki. Jesteś nagrywany, wiesz o tym? Powiedz coś. Powiedz coś. Nie mam nic. Gdzie? Policja. Jesteśmy w Sutomieści Ci. Co? Jesteśmy w Sutomieści Ci. Idziemy na tam.
osobiście, czy to mieściciel nie skradło naszego serca. I wracamy do Preko. Pod górę, ale w cieniu. Chyba źle poszliśmy, musimy tu dojść.